Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Przechadzając się po komisach i spoglądając na to, co jeździ po ulicach, można odnieść wrażenie, że normalni klienci w aktualnych czasach szukają samochodu, który spełnia trzy warunki. Po pierwsze, dobrze by było, aby była to fura lekko podniesiona, jakiś SUV, ewentualnie crossover. Po drugie, najlepiej, aby pod maską znajdował się silnik benzynowy, urok diesli już minął. I po trzecie, samochód musi być znanej marki. Volkswagen, Toyota, Skoda, ewentualnie z segmentu premium, BMW lub Mercedes. Wygląda więc na to, że w dzisiejszym odcinku pokażę Wam samochód dla nienormalnych klientów, gdyż te cechy, o których powiedziałem wcześniej, wywraca na głowę. Po pierwsze, jest to cabrio, po drugie z dieslem i po trzecie, no nie bardzo znanej marki, która w dodatku już jakiś czas temu zbankrutowała. Za mną stoi Saab 9.3. I to właśnie ten model jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka. Ściślej mówiąc, mamy tutaj do czynienia z generacją numer 2, która zadebiutowała w roku 2002, przy czym kabriolety pojawiły się rok później. Prezentowany egzemplarz opuścił fabrykę w roku 2007, a to oznacza, że we wnętrzu dokonano poważnych zmian. Aczkolwiek duży lifting nastąpił rok później, w 2008, i Saab chwalił się tym, że zmieniono aż 2000 części. Wtedy też najmocniejszy silnik benzynowy, czyli turbo doładowane 2.8 V6, otrzymał 5 koni więcej. Z 250 zrobiło się 255. W latach późniejszych było nawet 280, ale tak jak wspomniałem na samym początku, to jest inna bajka. Tutaj przecież mamy do czynienia z autem z silnikiem wysokoprężnym. Oto 1.9 TID występujący w dwóch wersjach. 8-zaworowej 120-konnej i 16-zaworowej 150-konnej, tak jak tutaj. Aczkolwiek po roku 2011 dołożono po 10 koni, a troszeczkę wcześniej podczas dużego liftingu zaoferowano odmianę 180-konną. Na samym początku oferowano jeszcze diesla o pojemności 2.2, jednak ze względu na dwie cechy nie jest raczej rozchwytywany. Po pierwsze, jego moc wynosiła 125 koni mechanicznych, a po drugie trzeba było przecież płacić wyższą akcyzę. Prezentowana 150 dysponuje maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 320 Nm, przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 10,4 sekundy. Jest również i druga setka, gdyż ten samochód poleci równiutkie 200 km na godzinę. Niezależnie od wersji, którą wybierzecie, warto sprawdzić jej przeszłość. Dlatego też partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Car Vertical, która w tym pomaga. Może się zdarzyć, że traficie na zdjęcia po stłuczce czy też wypadku, a może auto będzie sprzedawane jako bezwypadkowe, ale o powodzi sprzedawca już nie wspomni. To wyraźnie pokazuje, dlaczego warto gruntownie sprawdzać każdy samochód. Do tego jest też zakładka z archiwalnymi przebiegami, co pomaga wykryć oszustwo, a z kodem rabatowym JARPEN zakup raportu będzie tańszy o 10 lub 20% w zależności od aktualnej promocji. Link do Car Vertical zamieściłem w opisie pod filmem, a strona jest naprawdę prosta w nawigacji. Przygotujcie tylko numer rejestracyjny lub VIN. Wracając do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, zajrzyjmy do wnętrza. Jak możemy zauważyć, jest ono w tym bardziej pożądanym, jasnym odcieniu. Dzięki temu w tak słoneczne dni jak dzisiejsze nie nagrzewa się do granic absurdu. Z drugiej strony nie wiąże się to z niedogodnościami pod postacią odbić w przedniej szybie, gdyż górna część deski rozdzielczej jest już wykończona na czarno. Saab informował swoich klientów, że ten samochód jest wykończony we wnętrzu jak samolot odrzutowy, ale prawdę mówiąc, ja się tutaj rozglądam i czuję się jak w samochodzie, a nie jak w samolocie, no może poza miejscem, do którego wkładamy kluczyk. Skoro o silniku już powiedziałem, warto dodać, że jest on sparowany z sześciobiegową manualną skrzynią. Jak widzimy, na gałeczce pojawiło się troszeczkę uszczerbków. Przy okazji, jak jesteśmy już w tym miejscu, zgadnijcie, gdzie jest dźwignia hamulca ręcznego. Jeżeli nie znacie Saaba, można by było się zastanawiać. Proszę bardzo, jak ładnie jest ona wkomponowana w całą resztę. Po drugiej stronie od stacyjki symetrycznie znajduje się... sam nie wiem co. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzu. Spoglądając na fotele, rozpoczynając od strony kierowcy, można na nich zauważyć już wiek, ewentualnie przebieg, aczkolwiek boczek siedziska wygląda naprawdę dobrze. Wszystkie nitki są na swoim miejscu. Najbardziej zmęczone wydaje się być siedzisko oraz boczek oparcia. Tutaj również nitki są na swoim miejscu, ale pojawiło się troszeczkę pęknięć. Spójrzmy na to z tej perspektywy. Jak możecie zauważyć, fotel pasażera
pasażera wygląda troszeczkę lepiej. W kwestii bezpieczeństwa całe szczęście boczne poduszki powietrzne są wkomponowane właśnie w fotele. Tak więc niezależnie od ich ustawień macie pewność, że poduszka wystrzeli dokładnie w tym miejscu, w którym powinna. W innej kwestii bezpieczeństwa, w razie koziołkowania, mamy tutaj pałąki kapotażowe schowane za takimi zatyczkami. Za chwilę zasiądę z tyłu, sprawdzę, ile tu jest miejsca. Chwilę wcześniej ustawiłem fotel kierowcy na swój wzrost, jednak chciałbym go troszeczkę cofnąć. Niestety nie znalazłem nigdzie regulacji kierownicy, aby ją również przesunąć, tak więc idąc na kompromis, fotel pozostał w tym miejscu. A więc jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, jest ok, głową również niczego nie zahaczam, jedynie, jak możecie zauważyć, te boczki są naprawdę takie grube. Dzięki temu jest tutaj miejsce dla dwóch, a nie trzech pasażerów i co ciekawe, te miejsca są troszeczkę przesunięte. Nie siedzę bezpośrednio za kierowcą, tylko tak troszeczkę bliżej centrum. Dzięki temu mam lepszą widoczność. Niestety podczas składania i rozkładania tych foteli ustawienia nie są zapamiętywane. Patrzcie na to, mamy tutaj określoną ilość miejsca. Wpuścimy sobie na przykład kogoś, cyk, i możemy mu następnie zmiażdżyć stopy. Fotel cofa się znacznie bardziej niż pierwotnie był ustawiony. Szkoda. Czy w kwestii wyposażenia warto o czymś wspomnieć? Mamy tutaj na przykład dwustrefową klimatyzację, są podgrzewane fotele, elektrycznie regulowane szyby i lusterka, elektrycznie składany i rozkładany dach, a nie po części manualnie tak jak w kilkuletnich Mustangach. Jest śmietnik, gniazdo 12V, drugie znajduje się pod regulowanym przód, tył pod łokietnikiem. Jest również błyskawicznie otwierający się stelaż na kubek, który możemy złożyć jedną dłonią. Jest schowek tuż przed pasażerem otwierany z przycisku, jednak ten przycisk troszeczkę tłucze, podobnie jak i klapka schowka. Na samym początku wspomniałem o trzech cechach, które musi, a raczej powinien mieć samochód, aby przyciągnąć uwagę normalnego klienta. Jest jednak i czwarta cecha, a mianowicie przebieg. Musi być magiczne 190 tysięcy kilometrów, chociaż w nowoczesnych czasach już to się troszeczkę zmieniło. Jak będzie 220, również nikt nie będzie płakał. Sprawdźmy, ile ma prezentowany egzemplarz, ale jeszcze wcześniej rzućmy okiem na kierownicę. Jak, macie już swoje typy? Uwaga, oficjalny wynik to 376 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o komfort podróżowania tym samochodem, no to ja się naprawdę nie dziwię, że on ma taki przebieg. No przecież tym się jedzie naprawdę przyjemnie, jest wygodnie. Bardziej w stronę komfortu, a nie sportu. Chociaż nie jedzie się tym jak łódką, tudzież tapczanem. Chciałbym jednak, aby było troszeczkę bardziej sportowo w kwestii układu kierowniczego, aby miał ostrzejsze przełożenie, gdyż w tej domyślnej postaci jest on taki troszeczkę leniwy, ale to w niczym nie przeszkadza, to jest po prostu moja preferencja. No tak można jeździć, no dlatego lubi się samochody bez dachu, aby je wykorzystywać właśnie w takie dni jak ten. A przy okazji, jeśli to auto jeszcze mało pali, to już w ogóle szachmat, dwie pieczenie na jednym ogniu. Właśnie, czy w ogóle ono mało pali? Jeżeli macie Saba z takim silnikiem, być może nawet w tej wersji 150-konnej, dajcie znać, jakie wyniki oferuje wasz samochód. Jeśli chodzi o ciekawostki technologiczne, to samochód ten ma sprytnie rozwiązane tylne zawieszenie, gdyż jest to pasywny system skrętnej tylnej osi. Tutaj rozwiązano to w sposób następujący. Jest to rozwiązanie pasywne, które wykrywając nasz skręt przy mocniejszym hamowaniu i dociążeniu przedniej osi, skręca tylne koła w przeciwnym kierunku, a więc jeżeli skręcamy w prawo, one kręcą się w lewo. Tym samym zacieśniając nasz tor jazdy i nie doprowadzając do podsterowności. Reasumując, jedzie się naprawdę dobrze, komfortowo, super. Jestem naprawdę zadowolony z tej przejażdżki. Jeżeli nie macie nic przeciwko autom niszowym, przeciwko samochodom, których znaczek u sąsiada nie wywoła efektu wow, to to może być auto dla was. Jeszcze krótki teścik
na przejeździe. Zawieszenie działa poprawnie. Kończy nam się teren zabudowany. Tam widać pan Sithogena troszeczkę wolno przyspiesza. Ja to lubię robić dynamicznie. Także rozpoczynając od zera. Pięćdziesiąt. 90. Teraz test elastyczności. Zwolnimy sobie do 50. Załóżmy, niech to będzie czwarty bieg. 1500 obrotów. Dobra, to niech będzie trójeczka. Załóżmy, tą prędkością byśmy jechali jeszcze w terenie zabudowanym. Niecałe 2000 obrotów. Załóżmy, kończy się teren zabudowany. Gaziurka. Turbo zaczyna pompować. Wciska w fotel. 90 na godzinę. Także jest ok, nie ma na co narzekać, jeśli chodzi o dynamikę. Także całokształt, ja jestem pozytywnie zaskoczony i polecam wam sprawdzić Saba. Jeżeli przebieg robi na was zbyt duże wrażenie, poszukajcie może jakichś egzemplarzy z niższym przebiegiem, być może z silnikami benzynowymi, 2.8T. Ale ceny wtedy będą już inne. Zanim powiem wam o cenach, przejdźmy jeszcze do bagażnika. Sprawdźmy, ile jest tutaj miejsca na ewentualne walizki. No jak widzicie, w tym momencie, jeżeli dach jest złożony, no niestety nie jest zbyt wysoko, aczkolwiek jest to długi bagażnik, także troszeczkę rzeczy się zmieści, ale raczej w miękkich, a nie twardych walizkach. Gdy ten samochód był nowy, kosztował 36 tysięcy euro. Doliczając inflację, na dzisiaj byłoby to już 52 tysiące, a przeliczając na złotówki otrzymujemy 222 koła. Prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wyceniony na 16 900, a to oznacza, że jest to raptem 8% wartości początkowej. Kabriolety z reguły nie tracą zbyt dużo na wartości, ale tutaj, jak widzicie, mamy znaczną obsuwę. Dajcie znać, co myślicie o Sabie 9.3, czy jest to rozsądna decyzja, aby kupić takie auto w wersji cabrio i to jeszcze z dieslem pod maską. Dziękuję bardzo, zapraszam do sekcji komentarzy, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!